Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Wybaczcie, że 3 dni nie było Gothica, tak dokładnie 3 dni. Weekend, ponieważ chciałem sobie jakby odpocząć, taka majówka jakby to można nazwać. A wczoraj byłem tak zagoniony, że kompletnie nie miałem siły i ochoty na nagrywanie. Dlatego dzisiaj postanowiłem, jeszcze miałem lekko złe samopoczucie, to tym bardziej mi to nie odpowiadało. Dzisiaj już jest ze mną lepiej, możemy nagrywać, możemy. I od razu jeszcze przejdę do takiej tajnej informacji, ale jej tak za bardzo nie zaspoileruję. Możecie się spodziewać dwóch, może trzech dni przerwy od nagrywania, ponieważ planujemy, ja z jeszcze jednym znajomym, coś wymyśleć na jakby taki typowy specjal. Możecie się domyślać, z jakiej to jest okazji, ale nie dowiecie się, co to będzie. To jest top secret, więc nie dowiecie się, dopóki nie zobaczycie sami. Ale myślę, że powinno wam troszeczkę głowy zmurować, jak zobaczycie dzieło. Dobra, my już się zajmiemy bardziej gotikowo. Zostaliśmy nowicjuszami, idziemy z stroną Innosa, mimo tego, że chcemy zostać opiekunami. Otwieramy drzwi. Jesteśmy na miejscu, może tak grzecznie i kulturalnie zamkniemy te drzwi, żeby nie było. Teraz się kierujemy do Parlana, tak, Parlana. Witaj, Yomadafaka! Mam na imię Parlan. O, jak głośno. Ja jestem nowicjuszem. To, kim byłeś wcześniej, nie ma znaczenia. Nie mów, że to nieprawda. Teraz jesteś sługą Innosa. Tylko to się liczy. Wraz się cieszę, ze wstąpieniem do Bractwa Ognia twoje wcześniejsze winy zostaną ci wybaczone. Jej, jestem czysty. Niech Innos błogosławi i oczyści grzechy tego, który wstępuje do niej na służbę. Co teraz? Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. To będziesz wiemy. Pracował i służył klasztorowi. Wow. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak najszybciej Goraksowi. On już zadba, aby trafiła gdzie trzeba. Kiedy to już zrobisz, porozmawiamy na temat twojej pracy tu, w klasztorze. No okej, dobra, to idę mu odnieść. Od razu Goraksowi. Ja pamiętam, gdzie są te postacie, więc nie musicie mi przypominać. Czy mogę ci w czymś pomóc? Masz tutaj taki posążek, bardzo piękny. Mam tu posążek, który za sprawą Darona miał trafić do klasztoru. Ach, szkoda, że tak cenny przedmiot przynosi zwykły nowicjusz. Masz problem? Jest to mimo wszystko świadectwo twego oddania sprawie Innosa. Możesz liczyć na mą wdzięczność, młodzieńcze. A jakiś, nie wiem, prezent? Szukam noclegu. Tu obok jest puste łóżko. Aha. Pierwsze po prawej stronie, zaraz przy wejściu. Możesz tam spać. Świetnie. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z któregoś z nieużywanych kufrów. I pamiętaj, nie wchodź do komnat sypialnych magów. Nie wolno ci również wchodzić do biblioteki. Chyba, że uzyskasz pozwolenie. A co to, kurde, muszę sobie kartę biblioteczną wyrobić, czy co? Czy mam płacić? Oj, 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 dobra, walić to. Czemu dogaduję się o tym dopiero teraz? Innos plus 15 i Beliara minus 15, cholera jasna. Powinien być mądry. Jest źle. Bardzo źle. Dobra, nieważne. Myślę, że to takie łatwe. Tobie to w sumie mogę powiedzieć, ale może najpierw coś o zgromadzeniu. W jaki sposób mógłbym służyć zgromadzeniu? Porozmawiaj z innymi magami. Dostaniesz od nich zadania. Będę nadzorował twoją pracę. Kiedy wypełnisz wszystkie swoje obowiązki, otrzymasz pozwolenie na wejście do biblioteki, by studiować słowo Innosa. To była jego decyzja. Zarąbiście. Powinien być mądrzejszy. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Sam tak mówiłem. Tak, w rzeczy samej jest coś, co możesz zrobić dla dobra zgromadzenia. Komnatom nowicjuszy przydałoby się porządne zamiatanie. Zajmij się tym. Przecież to potrwa wieki. Chyba więc najlepiej będzie zacząć od razu. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło.
Dobra, idziemy teraz. Nie miał wystarczająco. Jakby rekrutować ludzi do sprzątania. Żadna tajemnica. Wiem, dla mnie to jest śmieszne. Tylko lepiej, jak będziemy prosić o to zwykłych już. Właśnie. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Oczywiście, że ci pomogę. My nowicjusze powinniśmy trzymać się razem. Ręka rękę myje, jeśli wiesz, co mam na myśli. Spoko. Potrzebuję jednak 50 sztuk złota. W końcu muszę spłacić Parlana. No jak mam coś tam w kieszeni, to ci mogę dać. W porządku, już płacę. Biorę się więc do pracy. Dobra, zapłaciliśmy mu. My jesteśmy bogaci, dobra, jesteśmy w miarę tam. Trzymamy poziom naszej jakby zarobkowy. Tu mamy Agona. Szukamy tylko zwykłych nowicjuszy, może w klasztorze tam są, a się tam modlą. Tam mamy chyba samo i Okoinosa z przypięte. Hej, ty! Yo, madafaka! Pomożesz mi? Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Nieźle. Ledwoś przyszedł, a oni już zapędzili cię do sprzątania? Nie martw się. Ze mną było dokładnie tak samo. Dlatego właśnie ci pomogę. Głupio by wyglądało, gdybyśmy sobie nie poradzili. Dobra, ruchy już, zapieprzaj tymi nóżkami. Hej, ty! I harować mi tu. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Zrozum, zrobiłbym to, ale jestem naprawdę zajęty. A czym ty jesteś zajęty? Fab timingiem? A, to idź, kurde, fapaj sobie w tym kościółku. Ja cię mam w dupku. Idziemy na dół. Tam jeszcze jest taki jeden nowicjusz. Ale powinno ich być więcej. No przecież, kurde. Czterech nowicjuszy chyba wystarczy, nie? Czy trzech? Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Czy będę jedyną osobą pomagającą ci w pracy? Nie, już ktoś mi pomaga. A więc ja do was dołączę. What the fuck? Co to było? Jakby ktoś tak dudnił. Dobra, jeszcze jedna osoba, chyba on się nadaje. Ty też tu jesteś nowy, prawda? Pewnie. Tak. Długo tu jesteś? Od 4 tygodni. Dostałeś już kij do walki? Nie. Jeszcze nie. No to weź ten. Wszyscy nowicjusze noszą takie kije jako znak, że potrafimy się bronić. Potrafisz walczyć? No właśnie, no nie cóż, za bardzo. Miałem już kiedyś w rękach broń. Jeśli chcesz, mogę cię czegoś nauczyć. Ale mam prośbę. Ciekawe, co to? Mam posprzątać komnaty nowicjuszy. Wziąłeś spory ciężar na barki. Wiesz co? Pomogę ci. Sam nigdy tego nie skończysz. Ale naprawdę potrzebuję zwoju z czarem Pięść Wichru. Wiesz, miałem szczęście i pozwolili mi przeczytać o tym książkę. Aha. No i teraz oczywiście chcę wypróbować ten czar. Więc przynieś mi ten zwój, a chętnie ci pomogę. No dobra, to ci pomożemy. Zwój możemy kupić u tego maga, oczywiście u Goraxa. Więc w rzeczy samej to zrobimy. Dobra, masz dla mnie coś, nie wiem. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Pracowaliście ostatnio ciężko, nowicjusze. No wiem. A kto dużo pracuje, musi dużo jeść. Super. Daję ci klucz do spiżarni. Znajdziesz tam trochę baraniej kiełbasy. Baraniej, taka jak twoja głowa. Sprawiedliwie pomiędzy nowicjuszy. Dobra, to ci potnę głowę. Wróć do mnie. Kiedy już to załatwisz? Zajebioza. Czekaj. Okej. Hej. Może oni mi tu pomogą przy sprzątaniu. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Wykluczone. Nie mam na to czasu. Poszukaj sobie kogoś innego do pomocy. Taki jesteś ham? No kurde, ja ci wpakuję tą głowę do tego garnka i kurde, skończy się takie paplanie twoje. A ty? Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Zrozum. Zrobił. Dobra, niech cię gwałcą, psy, kurwo. Takiś jest, kurde, mądry. A, to niech wypierdala. Wybaczcie, ale no kurde, nie ruszą dupy zasranej i nie pomogą, no. Może ten nowicjusz się skusi na pomoc. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Zrozum. Dobra, tyś jest niepełnosprawny i wyglądasz jak down, więc spadaj. Okej, okay, to może... Chyba już powinno być wszystko, ale gdzie... U kogo? U którego maga mogę zdobyć ten pięść wichru, no. Do diaska. Przeszł u niego na 100%. Muszę jeszcze z nim chyba... Rozdaję. Doprawdy?
Najwyraźniej zjadłeś tę kieł... Posłuchaj, ponieważ jesteś nowy, tylko... Zawaliłem to zadanie. Czy masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? Tak. Jak zapewne wiesz, wyrabiamy tutaj doskonałe... Aha. Zajmujemy się również jego sprzedażą. Orlan, właściciel gospody pod Martwą Harpią, zamówił u nas dostawę. Uzgodniliśmy cenę. 240 sztuk złota. Mhm. Zanieś Orlanowi te butelki i nie pozwól mu się wykręcić od umówionej kwoty. Dobrze, a ma jakieś... Na czym polega twoja praca? Och, zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. To dobra funkcja. Dokonam również produkcji wina i zajmuję się zaopatrzeniem klasztoru w żywność. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz to u mnie. Oczywiście za drobną opłatą. Moment, czekaj. To mogę im dawać takie baranie kiełbasy? Kurde, żeśmy teraz to zawalili. Aj. Kurde, no na co żeś tam klikał? Okej, okay, o masz tu antidotum. Miksturki, eliksir wytrzymałości, winko, czekajcie, pierścień magii, mówisz, szarfa ognia, kupiłbym szczerze mówiąc, ale to też jednak jest drogo trochę, a to też kosztuje tyle samo, pięści wichru, masz ten czar? No patrz, on nie ma tego, co za przydupas. Myślałem, że masz. Kurde, no. Patrzcie, jaka jest to niepewność. Jeśli chodzi o... Niewątpliwie zadanie to nie na... A, czyli jeszcze nic. Kurde. Czego chcesz? Witam. Kurde, ale żem zawalił teraz tą kiełbasą. Dostałem od niego, ale co mi to dało? Ale to powinno przecież już być w liście tych... ten, nieudane, no. A mimo wszystko, kurde... Nie idzie, tak jakbym chciał. Hej! Lol. Dobra, dostaliśmy tą pikę. Niemożne. Dlaczego dwa punkty siły? Wymagana siła, no kurde. Co za gówno. No i teraz jest wielki problem, no. Dobra, to skoro tak... Może jeszcze kogoś innego poprosimy o... sprzątanie. Nie wiem, może tego? Co mogę dla ciebie zrobić, bracie? Dlaczego nie pracujesz? Dostałem pozwolenie na studiowanie nauk Inosa. Zgłębiam mądrość zawartą w jego słowach. Któregoś dnia zostanę wybrańcem, a wtedy przejdę przez próbę magii i wejdę do ognistego kręgu. Ciekawe kiedy. Dobra, widzę, że ty mi dużo nie pomożesz. To jest jakiś tutaj mag, tam paladyn. O, ten od razu się wziął za sprzątanie. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu. Bracie, wiem dokładnie, o czym mówisz. Aha, dobra. Kurde, ale kiełbasy już nie mogę rozdawać. Dobra, walić to. To po prostu walić. Tu są komnaty magów, to nie powinniśmy tam nawet wchodzić. Mamy w ogóle jakąś broń? No właśnie, coś nam zabrakło. Moment. A załóż... Nie wiem, co założyć. Nie, to już w sumie załóż. Na razie walić to, że z taką bronią mi tu chodzimy, ale no chciałem kupić sobie czar pięść wichru, tylko skąd ja mam zdobyć? Co do tego Czy masz dla mnie za... Nie. A więc... Kurde. Skąd ja mam sobie skołować? O. Już mam pomysł, jak szybko wykonać zadanie.
A czekajcie, nie, nie, nie. Najpierw to trzeba iść do spiżarni, tak. No ta... Ale ja myślę. No i tak to jest właśnie. Parę dni nie nagrywasz i nagle tracisz głowę w tym wszystkim, ale... Znowu sobie zrobię przerwę parę dni i zobaczycie ten cały specjal, tak jak powiedziałem. Nie wiem, jak to będzie w ogóle zawarte i nazwane, ale to będzie coś właśnie w tym rodzaju. Nie znam się na otwieraniu zamków. Kurde, to się poznasz, jak dostaniesz w czapę, ile tu tego wina jest. To jest w ogóle masakra. Kurde, oni by tylko ćpać potrafili. O, tą skrzynkę mogę otworzyć. No i mamy tą baranią kiełbasę. Dobra. O, tu coś jeszcze leży. Jakiś przepis. Cóż to za przepis? Aż chcę zobaczyć z ciekawości. A, na miksturki magiczne. Dobra. Zamykamy drzwi. I teraz możemy chyba rozdawać. Tak. Dobra, ale jeszcze mam taki jeden... Dobry plan. No to mamy Neorasa. Hej, witam. Co? Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? Dobrze, dobrze. Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Ej, cóż, no mów czego chcesz. Dobra, spokojnie, jak ci tylko chcę pomóc. Czy masz dla mnie jakąś pracę? Tak, potrzebuję pewnych roślin do moich eksperymentów, a dokładnie muszę mieć ogniste pokrzywy. Wystarczy 7 kwiatów. Mam je. Przynieś mi je, proszę. Ach, jeszcze jedno, zapodziałem gdzieś recepturę magicznych mikstur. Aha. Jeśli ją znajdziesz, będę dozgonnie wdzięczny. Spoko, no to masz tu te swoje pokrzywki. Mam dla ciebie ogniste pokrzywy. Doskonale. Przydadzą mi się w badaniach. W zamian o, weź ten proszę bardzo. Pięść wichru. Na zarąbiście. Pewno okaże się pomocny. No to spoko. Co do twojej receptury, udało mi się ją odnaleźć. Doskonale. Obawiałem się, że przepadła na dobre. Przyjmij proszę tę miksturę w dowód mojej wdzięczności. To dzięki. Moment. Zrobimy sobie save'a. Oh yeah, dobrze. Hej, co? Już trochę minut. Co się stało? Nie chcę przeszkadzać. Już No kurde, nie chcę tego dialogu. Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Nie uczę, nowicjuszy. Jeśli pewnego dnia zostaniesz przyjęty do kręgu ognia, wtedy pokażę ci, jak tworzyć potężne mikstury. Dobra, spoko. Czy mógłbyś przyrządzić dla mnie jakąś miksturę? Jak na nowicjusza, jesteś strasznie impertynencki. Wracaj lepiej do swoich obowiązków. Chyba taki wszystko, uczepliwy, czego wiem. Potrzebujesz, możesz kupić u Goraxa. Dobra, kurde. Nie można nawet z tą pogadać. Ach, ci alchemicy. Oni to wiecznie są zajęci. I no by tylko mieszali te swoje miksturki. Nic by innego nie robili. Dobra, nieważne. Teraz idziemy do Babo. Damy mu ten zwój. Co do tego zwoju z zaklęciem? Czy masz dla mnie zaklęcie pięść wichru? Pewnie. Tu jest zwój, o który ci chodziło. To dobrze. A więc pomogę ci posprzątać komnaty. No to dzięki. Moment, chwila. Stój. Dam ci jeszcze... A co to za prośba? Co to za prośba? No cóż, jeden z paladynów Sergio jest w tej chwili w klasztorze. Aha. Jeśli namówisz go, żeby ze mną trochę poćwiczył, to cię wyszkolę. Zobaczę, co da się zrobić. Chyba już jednak nie mogę dawać tej baraniej kiełbasy. Nie wiem. Kurde, żeśmy teraz nawalili hey. Totalnie. No właśnie, no kurczę. Mój błąd i to mój wielki błąd. Ale cóż zrobić, no. O, no i widzicie już, że jest po tych zadaniach. Dobra, walić to. Jakoś to będzie. Teraz już mamy wykonane zadanie z komnatami. Jeśli chodzi o komnaty, no i level up jest. Widzę, że udało ci się znaleźć 4 pomocników. Myślę, że teraz mogą wrócić do swych obowiązków. Dobra robota, nowicjuszu. Wypełniłeś powierzone ci przeze mnie zadanie.
ścieżka cnot. Mogę skorzystać z biblioteki? Udało ci się zdobyć ogniste pokrzywy dla brata Neorasa. Odnalazłeś receptury brata Neorasa. Znalazłeś czterech nowicjuszy, dzięki czemu mogłeś posprzątać komnaty. Nie musisz. Gorax nie był z ciebie zadowolony. Nie udało ci się sprawiedliwie rozdzielić jedzenia. Zaiste sporo się napracowałeś. Wciąż jednak. Dobra, czyli jeszcze za mało. Dobra, to teraz jeszcze pójdziemy do. No ale wiecie co? Z drugiej strony mamy trochę jedzenia, więc jebać biedę. Dla nas starczy w pizdu. Hej, Inos z tobą. Słucham, co mogę dla ciebie zrobić? Ja ci już powiem, co możesz zrobić. Właśnie. Mógłbyś poćwiczyć trochę z babo? Dlaczego sam nie przyjdzie i o to nie zapytam? Jest nieśmiały strasznie. Chyba jest nieśmiały. Rozumiem. Dobrze, skoro to tyle dla niego znaczy, będę go trenował codziennie rano po 2 godziny. Przekaż mu, że zaczynamy o 5. Dobra. Niech Inos. Ej, moment, ty. Jeszcze może z tobą pogadam tak szybko. Co porabiasz? Modlę się do Inosa, by wzmocnił me ramię i wolę. Dzięki temu nie straszni mi wrogowie. Pokonuję ich, oddając cześć Inosowi. No to trochę o taki jesteś. Mówisz? O wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się woli Inosa. Aha. Nieważne, czy są ludźmi, czy demonami z piekła rodem. Zawsze coś. Dlaczego nie przebywasz z pozostałymi paladynami? To, że tu jestem, może się wydawać dziwne. Jednak my, paladyni, służymy także magom, gdyż i oni, tak jak my, czczą Inosa. My, paladyni, walczymy w imię Inosa. Jego wola jest naszym prawem. W tej chwili oczekuję na rozkazy od magów. A masz już te rozkazy? Dostałeś już nowe rozkazy? W tej chwili muszę się starać odnaleźć siłę w modlitwie. Żebyś się za bardzo nie namodlił, bo ty chłopie jeszcze będziesz fanatykiem Niech Inosa. Niech Inos... Dobra, dzięki. Twoje krocze też jest dobre. Okej, okay, to teraz wcześniej. Tak. Mamy już trening bojowy. A, teraz jeszcze trzeba do babo pójść. Mogę ci opowiedzieć i ogarnąć ten trening bojowy. I teraz jeszcze winko. Rozmawiałem z Sergiem. Codziennie rano będzie z tobą trenował przez 2 godziny, od 5. Dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Nie mów, że to nie. Nie ma sprawy. Dobra. Teraz idziemy jeszcze winko ogarnąć. Czyli w tym wypadku trzeba będzie się przejść do Orlana. No i to będzie właśnie jedno z tych cięższych zadań. Ale to moment. Najpierw to bym sobie ogarnął trochę tą moją wytrzymałość. Tylko nie wiem, który to będzie właśnie to. Jest, mamy jednego Serafisa, właśnie już na mnie starcza. O, tu coś chyba jeszcze musimy zjeść. O, one dają wytrzymałość. Dobra, co mi z tego? O, piwka też się możemy napić w sumie. A co tam, nachlejemy się trochę. Okej, okay, idziemy już, bo jak mi ciemno. Już nie. Dojdziemy teraz sobie do gospody Orlana. Przekupimy go tymi 240 sztukami złota. My oddamy im to wino. Tylko to patrzcie teraz te skubane ścierwojady będą mnie gonić, nie? A, goni mnie. Patrzcie. Taki z niego kozak. Panie, pomóż. Ochuj. Odłóż broń! No, znowu jedna z Fakt tych głupich bestii. Jedna bestia mniej. Wow. Ej, żeś trochę upaćkał tą swoją kaplicę, wiesz? Tak trochę nieładnie, ale w sumie ty masz wywalone na to, dlatego ja ci nie będę przeszkadzał. Módl się dalej. No to tylko tyle umiesz robić i czarować.
Ten, o kurde, co mnie... Ej, no oni mnie tutaj zagryzą. Oni mnie tu zagryzą na śmierć. Jebaństwo. Goni mnie coś dalej? Dobra, odpuścili sobie. What the fuck? Te! Zaraz zginę. A ja nie chcę tego. Kurde, help me. Help me! Oho, dobra. Żadna wielka sprawa. Już im uciekłem? Nic mnie już nie dziwi. Dobra. Tak jakby mnie to... Jestem bezpieczny. Albo i nie. A, posiekają te gówna. Jedna cholerna bestia mniej! Jedna bestia mniej! Załatwione. Chwila! Okej, okay. Masz tu winko. Przynoszę wino z klasztoru. Doskonale! Właśnie na nie czekałem. Ustaliłem już cenę z mistrzem Goraxem. Zapłacę ci od ręki 100 sztuk złota. Nie. Że ja mam lepiej? My się tak nie umawialiśmy. Myślisz, że trafiłeś na idiotę? Cena wynosi 240 sztuk złota. Nie mówili ceny. Widzę, że Gorax ostrzegł cię przede mną, co? Widzi, słyszy się. Dobra, to posłuchaj. Może ubilibyśmy mały interesik. Zapłacę ci 100 sztuk złota za wino. Żeby mnie to kosztowało. Ty powiesz Goraxowi, że cię oszukałem, a ja dam ci 4 magiczne zwoje. Nikt nie chce wiedzieć. A co to za zwoje? Co to za zwoje? Nie mam pojęcia. Jeden z gości po prostu je tutaj zostawił, tak. Nie. To mnie wcale nie dziwi. Hej, po prostu dawaj 240 sztuk złota. Nie interesuje cię współpraca, ha? Lepiej. Niech będzie. Oto twoje złoto. No. Nie było tego od razu? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Przynajmniej już dał sobie spokój, odpuścił sobie. W końcu to była jego decyzja. No, przy okazji przeszukamy te ścierwa, które mnie tak atakowały ochoczo. Ale odpuściły sobie sucza. O, super, są ślady krwi. Zrąbiste, nie? Czekaj, trzeba się oddalić od tego wilka. Żeby mnie przypadkiem... O, jakaś kamienna tablica. Nie wiedziałem, że to w ogóle będzie taka. Przecież to gówno w ogóle tu nie wejdzie. No, chodź tu. Te, chapnęło mnie. Jakie gówno. Ej, to gówno jest zdolne. O, łuk działa. Te! Nie pomyliło ci się coś w tej główeczce? Kurde, nie mam jakiegoś czaru, żeby go zaciukać. O, z kuli ognia bym go zjechał. No, chodź tu, kozaku. Dobra, się zapalił kolega. No, już sobie odpuściłeś. A teraz biegniemy sprintem i to takim ostrym sprintem. Żeby tylko dotrzeć byle szybciutko. Tam ścierwa jada mi się nie przejmować w ogóle. Walić się. Te! Ło w pizdu! Wpadliśmy do wody. O kurde. Ajajaj. Dobrze, że nie zginęliśmy. Przynajmniej był wypadek do wody. I tyle dobrze. Bo już bym miał przesrane w sumie. Ja bym właśnie kompletnie się zabił. Dobra. Ale mamy farta. I tyle dobrze, chociaż przynajmniej. Dobra, wracamy do klasztoru. Oddajemy winko i myślę, że już chyba możemy jakby się już przysłużyć magom do dostępu do biblioteki. Więc myślę, że się już zgodzą na to. Do Goraxa idziemy. W sumie dobrze, żeśmy nawet mu powiedzieli. Mamy przynajmniej więcej jedzenia. Jeżeli chodzi o baranią kiełbasę, masz tu. Byłem u Orlana. I co, dostałeś 240 sztuk złota? Mam złoto. Doskonale.
przyjmij ten zwój leczenia jako swoją zapłatę. A teraz idź, znajdź sobie jakieś zajęcie. Aha, dobra. A coś ty mi w ogóle dał? Tak, gdzie jest to zaklęcie? Fajnie, genialnie. Zwój leczenia, mówisz. A w sumie kupię sobie go od ciebie. Masz... dobra. Git. Okej, dobra. Teraz myślę, że już wszystko zrobiliśmy, co było trzeba. Tak w zasadzie. Nie przyszło do głowy. Czy aby na pewno już mogę? Mogę skorzystać z biblioteki? Udało ci się zdobyć ognisko. Znalazłeś cztery. Gorax nie był ku radości Goraxa. Sprzedałeś Tak, wykonałeś dostatecznie dużo zadań. Czas postudiować Idziemy czytać książki? Porozmawiaj proszę z mistrzem Hyglasem. Znajdziesz go w bibliotece. Przyjmij ten oto klucz. Żółw, staruchu, żółw. W końcu to była jego decyzja. Zajebioza. Dobrze. Idziemy teraz do biblioteki. Powinien był wiedzieć. Dobra, otwierać to gówno. Dobra. I jebie tu ostro, ale to właśnie jest biblioteka. Tylko książkami może jechać. Okej, okay, Hyglas, tak? Hyglas. To jest Karas, a tam ma być Hyglas. Dobrze. Hej, gadamy. Jestem mistrz Hyglas. Strażnik ognia i wiedzy. A więc mistrz Parlan wydał ci pozwolenie na dostęp do pism. Zatem proszę, masz wolną rękę. Czytaj, a znajdziesz w pismach oświecenie, którego szukasz. Czyli mam się bać? Co studiujesz, mistrzu? Moje badania koncentrują się na ogniu, żywiole Innosa. To wielki dar, a zarazem potężna broń. Zajmuję się tworzeniem run zawierających moc ognia Innosa. To bardzo mądre. Nauczysz mnie? Tylko Innos może zesłać dar magii. I jedynie jego słudzy, magowie ognia, mogą z niego korzystać. No to dobrze. To my idziemy sobie poczytać trochę książek. Interesne. Tu jest drugi krąg. Ale i tak dostajemy expa za każde czytanie. Interesne. Ale on mówi po rusku, to kurde. To jest ruski bezio, no. Interesne. Ognista strzała. Czyli do niej potrzeba siarki. Aha, tylko siarki. No to mamy siarkę, tak? Sprawdźmy, mamy siarkę? Mamy siarkę. No to tylko potrzeba ma nam runy i tyle. No w sumie tylko runa najważniejsza, bo żywaczkę mamy. Mamy zwój i siarkę. Interesne. To jest szósty krąg, to jest w ogóle niepojęte. Ale czytamy sobie tak interesne. Na szybko, bo i tak nam leci exp za czytanie. To jest dobrze. Interesne. Czyli ciekawe, tak, nie? O, jest nasza próba ognia. Zarąbiście. Możemy już w sumie wychodzić. Tylko tyle chcieliśmy się dowiedzieć. Czyli do próby ognia musimy podejść w taki sposób, że idziemy do magów ognia i po prostu z nimi pogadać i dostać zadanie do próby ognia. Czemu dowiaduję się o tym dopiero? Okej, przechodzimy już tutaj do głównego kompleksu klasztoru i gadamy z nimi. Muszę porozmawiać z paladynami, to bardzo ważne. Zechciej nam zatem powiedzieć, dlaczego tak ci śpieszno do rozmowy z nimi? Mam dla nich ważną wiadomość. W rzeczy samej? Cóż to za wiadomość? W Górniczej Dolinie zbierają się siły ciemności prowadzone przez potężne smoki. Musimy je powstrzymać, póki jeszcze czas. Rozważymy twoje słowa, nowicjuszu. Gdy nadejdzie odpowiednia chwila, powiadomimy cię o naszej decyzji. W międzyczasie wypełniaj sumiennie swoje obowiązki. Poddajcie mnie próbie ognia. A więc wiesz o... Chcesz przejść próbę ognia, tak? Tak. Tak. Prawo ognia głosi, że... Znamy prawo ognia. Wiemy też, jak wielu nowicjuszy ginie podczas takiej próby. Lepiej dobrze przemyśl swoją prośbę. Podjąłem decyzję. Poddam się tej próbie. Jeśli naprawdę tego chcesz, Najwyższa Rada przychyli się do twojej prośby. Aha. Nalegam, by poddano mnie próbie ognia.
Niech więc tak się stanie. Gdy będziesz gotów, każdy członek Najwyższej Rady zleci ci jedno zadanie, które musisz wypełnić. Niech Inos ulituje się nad twoją duszą. Dobra, a teraz... Zaraz, najpierw wykonam sobie to wyzwanie, bo on ma najłatwiejsze. Mistrzu, jestem gotów poddać się próbie. Nie dziwi mnie, że znasz stare prawo, ale ostrzegam, bierzesz na siebie wielki ciężar. Zapamiętaj, że niecierpliwy umysł nie zdoła przetrwać próby ognia. Od dawna już nikt nie poddawał się próbie, zaś przeżył ją tylko jeden człowiek. Był nim młody, ambitny nowicjusz Serpentes. Wiele lat po tym wydarzeniu został członkiem Najwyższej Rady. Niedługo nie będzie jedynym, któremu udało się przejść próbę. Nie będę dłużej trzymał cię w niepewności. Oto twoje zadanie. Stwórz runę ognistej strzały. To wszystko. A, niech Inos cię prowadzi. Czytałem już o tym, mam wszystko co trzeba. Zrobimy szybko tą runę i... O, deszczek zaczyna już lać. Godzinę mamy 20. To żadna tajemnica. Czyli jest lipna godzina w sumie. No chyba, że jak pójdziemy się nieco przespać, zanim zrobimy tą runę ognistej strzały. Dobra, tu możemy się w sumie przespać, bo tu można chodzić. Tak, idziemy spać 9 godzin. Jakie koszmary? To myśmy mieli jakieś koszmary? To czemu jest dalej 2049? Dziwne. Aha, koszmary nam nie potrafią. Ja rozumiem już wszystko, to czekaj, moment. Momento. Co mamy zrobić? Kurde. Ej, bez jaj. Bez jaj, że nie możemy usnąć. Chore. Kurde. No to Bezio teraz nie zaśnie, póki nie... Mogę ci opowiedzieć o takim. Nie wiem, co tu się dzieje. Kurde, chore. Został opętany i to poważnie. Dobra, czym? To czym? Czym? Nie mamy żwaczki? Aha, nie mamy runy. O Jezus. No dobra. Nieważne. Myślałem, że jakoś sobie skołuję gdzieś runę. Kurde. Dokładnie to samo. O, że Gorax ma runę. Sprawdzimy, czy ma. Potrzebuję. Nie masz runy. Kurde, no. To mamy problem. No cóż, trzeba. Hej, o, siema. Czy to prawda, że zażądałeś próby ognia? Tak, i zamierzam ją przejść. Dobrze, może będę w stanie ci pomóc. Mam tu bardzo przydatny zwój magiczny. Zwój snu. Zainteresowany? Nie można na tym polegać. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Co za to chcesz? Każdy nowy mag ma prawo do jednego życzenia. Jeśli rzeczywiście uda ci się przejść próbę ognia, możesz sobie zażyczyć, aby pozwolono mi zostać w klasztorze. Biedakowi można tylko współczuć. Dobrze, daj mi ten swój. Powodzenia w czasie próby! Niech cię Inos prowadzi. Nie tylko jeszcze więcej. No dobra, dostaliśmy od niego jakiś czar. On myśli, że to takie super. Ładne. Super. Idziemy teraz wziąć pozostałe misje próby. Mistrzu, jestem gotów poddać się próbie. Mówisz więc, że chcesz przejść próbę? Jedynie najodważniejszy z odważnych nowicjuszy może o nią prosić. Odwaga to jednak nie wszystko. Czy jesteś dostatecznie mądry, by przejść próbę? Czy jesteś dostatecznie silny, by stawić czoło przeciwnościom? Pewnie. Jeśli nie, zapłacisz za to własnym życiem. Skąd taki mądry? Posłuchaj więc, co cię czeka. W miejscu z kamienia szukaj tego, który się nie narodził. Znajdź tego, którego przywołano. Pokonaj tego, który nie może zostać pokonany. Zmierz się z żywą skałą.
Walcz z nieśmiertelnym kamieniem i zniszcz go. To już wiem, o czym mówisz. Żywą skałą? A cóż to za stworzenie? Powiedziałem ci już wszystko. Dobra. Wkrótce przekonasz się, czym jest próba ognia. Nie o... Dobra, starczy. Teraz jeszcze z tobą pogadać. Chcę się zmierzyć z twoim zadaniem, mistrzu. Inos jeden wie, czy mu podołasz. Poddam cię tej samej próbie, którą przechodzą najlepsi z nowicjuszy. Będzie to próba magii. Jak zapewne wiesz, test ten może ukończyć pomyślnie tylko jeden nowicjusz. Rozumiem. Kim są moi rywale? W swej niezmierzonej mądrości Inos wskazał trzech nowicjuszy, którzy wraz z tobą zostaną poddani próbie. Są to Agon, Igaras i Ulf. Oni już rozpoczęli poszukiwania. Aha. Ale dość tej rozmowy. Wysłuchaj słów próby. Idź za znakami Inosa i przynieś to, co wierzący znajduje za ścieżką. Aha. Będziesz potrzebował tego klucza. Super. Mamy już chyba wszystko, co trzeba. No cóż, my nie uśniemy, mamy koszmary senne. Mamy problem, niestety. No cóż, idziemy, czemu by nie? Tylko nie. Zrobimy jeszcze save'a. No okej, okay, i możemy już iść. Okej, okay, czyli musimy iść ze ścieżkami Innosa. Żaden problem, myślę. Tak sobie, że damy to radę bez problemu. W ogóle jakoś to zrobić. Myślę, że to jakoś wypali. Bez problemu. Dobra. Kurde, trzeba jakoś tą wytrzymałość porządnie obalić. Tylko czym? O, zupa z żółwia. Mniam niuśne. Boże, ile tego wina mamy. Dobra, wypijemy do końca to wino. Co tam? Naćpiemy się trochę. Tylko dziwne, że to nie działa. O, jakaś spadająca gwiazda. Mniejsza z tym. Bym bardziej przysprintował trochę, ale... jakoś to będzie. Ale moment. Wiedziałem, że coś mi z głowy wyleci. No i widzicie, tak jak przeczuwałem. Tak się stanie. Tylko moment. Tej skały nie pokonamy, ona jest nieśmiertelna. Ale jest pewna rzecz, która ją może obalić. I to jeszcze na hita, i to na lajciku. Tylko musimy zejść tam na dół i zrobić komuś kuku maniuniu i skończymy jego pamięć, skrócimy mu. Dobrze, czar pamięci. Gdzie my tu mamy? Znaczy snu, przepraszam. Dobra, 4. To jest 4. Dobra. I co jest? Niech Inos będzie z tobą. Nie. Tak, siema. Dopiero się do was przyłączyłem. W takim wypadku mam nadzieję, że prędko się tutaj zadomowisz. Daj mi znać, jeśli będę mógł ci w czymś pomóc. Nie pomożesz mi w niczym. Badum. Okej, dobra. Oh yeah. Ty możesz sobie spać. My oczywiście idziemy z tym młotkiem. Może go nieco wyjmijmy. O, działa. Myślę, że nikt mnie nie rozpozna z tym młotkiem. No cóż, i w ten sposób wykonamy taką oto próbę sił. Myślę, że mnie nikt nie zauważy z tym młotkiem. A, jakoś nie zwracają na to uwagi. Ten też myślę, że nie zwróci na to uwagi. Jest git. Zarąbiście. Teraz przemierzamy tą oto drogą i miejmy nadzieję, że szybko to zrobię i bezboleśnie, myślę. Bo chciałbym mieć to z głowy i nie wiem, czy to tak się stanie, jakbym ja chciał.
Ale jak to się tak stanie, no to będzie git. To będzie najwyżej git. Kurde, biegaj, że... Zabij to. Dobrze. Ło, dwa za jeden. No to teraz mamy już kompletny bałagan. Myślę, że ty będziesz miał czar snu. Masz czar snu? No patrz, on nie ma. Kurde. Ty, masz runę? Nie, to jest węgiel. Kurde. Ale żeś się dał nabrać. Dobra, tworzenie szkieletu goblina. Przydałby mi się ten czar. W sumie. I tu mam światełko. A to w sumie... W sumie kupmy te czary. Jeden po prostu, żeby się przydał na przyszłość. Dobra, pieprz się. Tyle ci powiem. Okej, tylko teraz mamy problem. Dobra, mieliśmy tego wilka. Tak, mieliśmy? Dobrze, nie będzie nam sprawiał problemów. Teraz wiem, gdzie się mamy kierować, więc na spokojnie, bez nerwów, damy tam radę. Dobra. Tu wybito tych ścierwojadków. Jakoś ich miniemy. O, tu już mamy tego maga. Przepraszam, nowicjusza. Stało się! Inos wybrał mnie i wezmę udział w próbie magii. To się cieszę. Ja też biorę w niej udział. Zażądałem próby ognia. Zażądałeś czego? Albo jesteś ulubieńcem Inosa, albo kompletnym szaleńcem. Zrobiłem wiele szalonych rzeczy, więc tym razem może też mi się jakoś uda. Strzeże mnie Inos, zatem nie mogę przegrać. Ależ możesz. Może moglibyśmy połączyć siły? Zapomnij o tym. Muszę wykonać moje zadanie sam. Tylko byś mi przeszkadzał. Nie, to nie. Znalazłeś już coś? Ponieważ i tak nie masz żadnych szans, mogę ci chyba udzielić pewnej wskazówki. Nie masz co szukać w pobliżu farm. Tam nic nie ma. Aha. Widziałeś może Agona lub Ulfa? Rozdzieliliśmy się w gospodzie. Ja udałem się w stronę farm, a tamci poszli razem. Ale nie wiem gdzie. To dobrze, że dużo wiesz. Czy wiesz coś na temat żywej skały? Nie! Czy to Serpentes dał ci to zadanie? Tak. Dlaczego pytasz? Sądzę, że wiem, o co mu może chodzić. Nie byłbyś pierwszą osobą, która oblała ten test. Gdzie dokładnie mogę znaleźć żywą skałę? Idź tą ścieżką, po jakimś czasie dojdziesz do rzeki. Potem teren zacznie się wznosić. Idąc dalej, dojdziesz wreszcie do pasma gór. Żywa skała musi być gdzieś tam. Jeśli dojdziesz do mostu, będzie to oznaczało, że minąłeś właściwe miejsce. Jeśli uda ci się dojść tak daleko... To wszystko, co mogę ci powiedzieć. Przecież to w końcu twój test, nie mój. Dobra. Jak tam wolisz. Kurde, tam trochę wilków jest. Jakoś się obawiam, że może być nieciekawie. Ale muszę je jakoś minąć, bo nie chcę mi się z nimi walczyć. Chyba, że... No chyba, że coś zrobię, żeby tą wytrzymałość zniwelować. Chociaż co ja mogę tak naprawdę? O, możemy to mleko jeszcze wypić jako wytrzymałość naszą. Dobra, poszło. To też zaraz pójdzie. Okej. Tu winka wypijemy. Dobra, myślę, że to jakoś powinno wystarczyć. No i teraz trzeba jakoś ich minąć. Najpierw jakbym użył czaru światełka. Dobra, i jest git. I o to chodzi.
tylko teraz jakoś te wilki minąć, które się pewnie za mną będą uganiać. Ale to się da jakoś ominąć, spokojnie. Na walkę jeszcze przyjdzie czas. Z pewnością. Dobra, ominęliśmy wilki. Ale to właśnie teraz są gobliny. Dobrze, biegnij, biegnij, zapierdylaj. Dobrze. Już im uciekliśmy. Gonią mnie dalej. Skubane. Szczyle. Te, żeby mnie krwiopica tu nie chapnęła. O kurde, zaraz będzie nieciekawie. To mega nieciekawie. Te, żebyśmy się nie dali, tak. O kurde. Moment, może najpierw do wody. Do wody, do wody, dobrze. Dobrze. Zarąbiście. O jest. Tak, ścierwojad się zatopił. What the fuck? Jakaś tama tu jest. Albo jakiś most. Co to jest w ogóle? To bez jaj. Jakiś tu most mamy. Tego jeszcze nie było. Patrzcie. Coś mnie goni? Czy mi się tylko zdaje? Dobra. O, proszę. No i tego mostu nie było. I chciałem tu kiedyś wejść. Nie, nie dało się. Ale modyfikacja sprawiła, że mamy tu most. Możemy sobie tu spokojnie wbić. Ale dobra. Nie marnujmy czasu na lutowanie. Zajmijmy się ważniejszymi sprawami. Bo i tak coś myślę, że powinniśmy już skończyć ten odcinek. Za niedługo. Ale to jeszcze spokojnie. Obalimy tego golema. Za chwilę. No to nie będzie problem żaden dla nas. Więc jeszcze lada moment i to już będziemy mieli z głowy. Te, użyjemy tego. Jakiś kozak. O, aż usłyszały ten hałas. Ale gobliny, nie, gobliny będą gorszym celem. O chuj. Dobra, walić was. Te kurde. Teraz nie mam jej jak uciec. Biegnij cały czas, dobrze. Uciekaj im. Dobrze. O to tylko chodziło. Dobra, teraz nieco byśmy mogli zapisać. Zrobimy sobie tu save'a. Jep. Dobra. Mamy naszego save'a. I teraz wystarczy, że się... O! Tu mamy naszego golema. No, come on baby, come on. O, proszę bardzo! Szybko się rozkruszył, mamy plus jeden do siły. Ach, banał. Jak większość tych banałów, które dostajemy od Bezia. I gdyby właśnie nie ten młot Inosa, to właśnie byśmy zginęli, ale raz walnęliśmy, poszło. Świetnie, szybko i bez problemu. Tu jeszcze mam jakąś sakiewkę. 50 sztuk złota. Dobrze. Co włóczysz? To jest w ogóle miks więcej rzeczy niż było zwykle. A nie, tu były te trzy kwarcyty właśnie. Tu coś pewnie jeszcze będzie. Albo i nie. Dobra, nie obchodzi mnie to. Mamy już jedną część próby wykonaną, czyli tą z goblem, kurde, goblinem, golemem, ale mi się pieprzą właśnie te stworzenia, goblin z golemem. Nie mogę jakoś tego wyczaić, ale pięknie się rozkruszyło. Gówno zarąbane. Okej, idziemy tam dalej. Tu mamy jakiegoś krzaczora. O, to chyba jest Seraphis. Okej, już wróciłem. Grę mi wywaliło, ale to przynajmniej dobrze, że w 50 którejś minucie. Bo jakby to było w 5 minucie, to bym się wkurzył, ale tak to przynajmniej nie było problemów. Okej, słyszę topielca, z którym nie chcę mieć nic do czynienia. Przechodzimy przez ten most. Kurde, nie. Nie chcę się z nim walczyć. Ło, ty. Te, dziobać wam się zachciało. Kurde. Te, pomożesz? Nie chcę mi się z tyłu naraz walczyć.
Hej, nie zgadniesz, co się stało? Zostałeś wybrańcem. Dokładnie. Właśnie miałem napić się zimnego piwa, kiedy zjawił się Daron i oznajmił, że zostałem wybrańcem. Wow. Kto by pomyślał? Niezbadana jest wola Inosa. Co cię tu sprowadza? Zażądałem próby ognia. Niemożliwe. Człowieku, nie brak ci odwagi. Czy to oznacza, że ty również poszukujesz tego, co wierny znajdzie na końcu ścieżki? Pewnie. Na to wygląda. I co, znalazłeś już coś? Cóż, śledziłem Agona, ale w pewnym momencie zniknął mi z oczu. Czekaj, co oni tam jeszcze mówili? Podążaj za znakami Inosa. Nie rozumiem tylko tej części o ścieżkach. Cóż więc mi pozostaje? Ciągle szukam. Znowu jedna z tych głupich bestii. Dobra, ja go przynajmniej zgubiłem. On sobie tam poradzi. Nie. Jedna bestia mnie. Znowu jedna z tych głupich bestii. A, widzę, że mało walki. Przynajmniej się rozprawi z tymi szczelami. O, siła plus jeden. Jedna bestia mnie. A chyba teraz możemy coś założyć, typu... Niewozmożne. Nie, pikę można założyć. O, proszę bardzo, to działa. Więc mamy już pikę. O, to Serafis. Widzę, jak się lompisz. O, śledzi mnie, dobra. Może sobie chodzić za mną. Mnie to tam szczerze wali. Znowu jedna z tych głupich bestii. No, ale możesz mi w tym pomóc, właśnie. Te! Przecież to coś mnie zaraz zagryzie. Jedna bestia mniej. Patrzcie, jakie zarąbane gówno chciał mnie zagryźć. Lepiej to wyjadaj, żebyś mi to nie zginął od razu. Dobra. Przynajmniej będziesz mi pomocny. Przydasz mi się, wykorzystam cię. Dobrze, idziemy tam. Chcemy to szybko zrobić i zakończyć odcinek. Mówię poważnie już, całkiem poważnie, bo to jest w ogóle już za długo odcinek. Znowu jedna z tych głupich bestii. Ale widzę, że Ulf nam się tu chce przesłużyć. Nie! Teno, zatruto mnie! Nie mam teraz... Kurwa... Jak ja mam teraz sobie poradzić, jak ja mam truciznę? Kurde, nie mam antidotum. O Boże, jak... Jak... zarąbiście. Co mi to da? Moment. Przecież jego to też zaraz zatruje, jak nic nie zrobi z tym. Lol. Ej, niech to ogarnie się zaraz. Dobra. Jedna bestia mniej. Kurde, muszę się teraz przecież kwiatkami żywić. No niczym innym nim nie pozostaje. No zarąbiście, żeśmy się dorobili. Teraz mamy taki problem. Te! Co ja utknąłem w tej skale? Na kij. Ej, no jestem zatruty. Nie masz, kurde, jakiejś trucizny? No patrzcie, to mnie zaraz zatruje. Zobaczycie. Zrobię takiego save'a errorowego. Tego już najlepiej nadpiszemy. I patrzcie, że zaraz zginiemy, no. Nic nam już nie pomoże. Znowu jedna z tych głupich bestii. Zginiemy, no. Cóż. Przecież ta trucizna już przestała... powinna przestać działać. A ona dalej działa. Niebywałe, niebywałe. Te ścierwa jadę mnie zaciukają. Jak ja mam być do tej pory zatruty?
Te! Te dziobające gówna mnie zaraz zaciukają do końca. Czekajcie, wyleczę się. Dziwne, że jeszcze mnie to nie zabiło. A w sumie tak miało być. Ło, w pizdu, zabiło go to. Ło, kurde. Ożeż w pizdę. Kurde. Ajajajajaj. O, tu mamy ten miód. Sobie zostawimy na przyszłość. No patrzcie, no kurde, i tak nam to zżera. Kurde, no trzeba mi jakoś uciec. Nie mogę zginąć i z nimi walczyć przede wszystkim. Kurde, zarąbiście. Genialnie. Przestań już dziabać. No, dziękuję, dobranoc. Dalej mnie goni? Dobra, odpuścili sobie. Skubane, kurde, nieboszczyki. No trzeba podołać tej próbie, no inaczej będzie kapa. Kapa życia. Muszę ich jakoś minąć, no. Ja nie chcę z tymi jaszczurami walczyć, poważnie wam mówię. Dobra, chyba ich miniemy dobrze. Na tyle dobrze, żeby w ogóle odpuścili. To sobie przejdziemy tutaj tak szybko. O-o. Kurde, zwalaj ścierwo, jadę stąd. Tylko będziesz przeszkadzał mi, krucie. Sorki, mam włączonego TS-a. Jakoś niespecjalnie chciało mi się go wyłączać. O, w pizdu. Teraz jeszcze mamy topielca na głowie. Teraz tym bardziej trzeba zwiewać. Teno, spadaj ode mnie. Nie chcę z tobą nawet walczyć. Z takimi gównami nie walczę. Dobra. What the fuck? I tak, twój путь привел тебя сюда. Как ты оказался здесь? Не стоит удивляться этому. Наша встреча была предопределена уже в тот момент, когда ты принял мое предложение. Раньше бы или позже это случилось, значения не имеет. Важен лишь тот факт, что это произошло, и ты здесь. Ты ждал меня? Зачем? Мое присутствие тут, как и наша встреча. Окей, już wróciłem. What the fuck, ale co tu robi Dagot? Po kij go tutaj nieśli. Dostaliśmy pewne zadanie. Sekret Luciana, adept kręgu opiekunów i ścieżka wiernych, to jest właśnie próba ognia. Musisz poznać ze wszystkimi mistrzami kręgu opiekunów. Każdy da mi zadanie, które będę gdzie musiał wykonać. Czeka mnie jeszcze test wiary. Dobrze. Moje pierwsze zadanie do mnie opiekun Dagot. Pierwszy opiekun Boga Beliara i siódmy strażnik świętego pałacu Wakama. Musisz zniszczyć całego żywego demona Luciana, a jego serce przynieść Dagotowi. Będzie służyć jako dowód, że wykonałem zadanie. A i mamy czwartego boga, Stonosa. To jest bóg jakby takiej, nie wiem. Szczerze mówiąc, jakoś za bardzo mnie to nie interesowało, ale wiem, że jest sam czwarty bóg Stonos. Stonos, kurde. Ten, co ma 100 nosów. Szybko bym wykonał już tą ostatnią część próby ognia. Jak najprędzej, żebym miał to już z głowy. Dobra, wbijamy sobie tutaj. Jest to tak niepewnie, ale spokojnie. Damy radę. Damy sobie radę. A tu mamy. Tu chyba źle idziemy. Właśnie. Coś mi nie pasowało. Tak jak myślałem. Zawsze pójdziemy źle. Teraz tutaj. I tu mamy samego Anoga. No właśnie, co tu z nim zrobić? Tak jakoś by się można przez niego przedkraść. Bo możemy przecież. Możemy się przekraść przez niego, tak? Proszę bardzo. Przecież to wystarczy tylko skrzynkę zrobić. I git. I otworzyć tylko. To zbyt daleko, no. Przecież to tylko jest moment.
Jest, mamy runę. Teraz możemy ją tylko spieprzać. Z nim nie będziemy walczyć. No, i git. Zrobione wszystko. Tak? Tak, zrobione. Dobrze, zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, myślę, że 9 odcinka z Gothica 2 The Returning. Dość długi, będzie godzinny. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Całą próbę ognia już wykonamy do końca w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się na razie i możecie się spodziewać czegoś naprawdę zarąbistego na tak jakby, nie wiem, okazję 1000 filmów, więc trzymajcie się, na razie, yo!